kwietnia 2020 roku. Dzisiaj z Izabelą chcielibyśmy troszeczkę powiedzieć, z racji, że Iza jest bardzo wtajemniczona i ma dużo większą wiedzę odnośnie Job Retention Scheme oraz chcielibyśmy powiedzieć troszeczkę więcej na temat tych wniosków, które są i są możliwości składania od dzisiaj, czyli od poniedziałku. Więc słuchajcie, dajcie znać, ponieważ prawdopodobnie widzimy, że nas widać i widzimy, że nas słychać, więc jest to już dobre. Będziemy wdzięczni, jeśli udostępnicie również te informacje, czy jeżeli macie jakieś pytania co do tego dotyczące, to proszę piszcie. Więc tak, po pierwsze chcielibyśmy powiedzieć, kogo to dotyczy. Tak, kogo dotyczą te wnioski? Te wnioski dotyczą przede wszystkim pracodawców, nie pracowników. Ja w weekend naczytałam się różności, no oczywiście na Facebooku. To nie dotyczy bezpośrednio pracownika. Pracownik sam o to nie wnioskuje, tylko jest to robione poprzez pracodawcę i pracodawca sam musi zawnioskować do Urzędu Skarbowego o to dofinansowanie w wysokości tych 80%. Więc to jest dofinansowanie dla osób, dla przedsiębiorców, które zatrudniają pracowników. Próbowaliśmy dzisiaj rano się zalogować do systemu. Tak, powiem, no, że z różnym skutkiem. Dokładnie, ze skutkiem różnym to jest to, że słuchajcie, nasz live jest, witamy serdecznie osoby, które wchodzą. Nasz live i te informacje są po to, aby też troszeczkę powiedzieć, ponieważ oczekujemy w dniu dzisiejszym i jutrzejszym dużo większej ilości telefonów oraz maili od Was, natomiast nie jesteśmy w stanie przeprocesować wszystkich, powiedzieć wszystkim, jak to działa, tym bardziej, że właśnie spodziewaliśmy się i były informacje, że system może w pewnym momencie nie przyjąć ilości wniosków w jednym czasie, jeżeli będzie składane, nie wiem, zakładam 10, 20, 30 tysięcy wniosków w tym samym czasie, po prostu serwery i komputery tego mogą nie wytrzymać. Natomiast każdy będzie chciał, żeby być pierwszym, żeby być tu i teraz, więc musicie troszeczkę dać nam oddechu i dajcie na nam pewno trochę. Sytuacja idzie ku lepszemu, ponieważ rano próbowaliśmy się zalogować i to w ogóle nie przechodziło. Na chwilę obecną widać, że już wchodzimy, że już można coś tam zacząć sprawdzać, aczkolwiek sprawdzaliśmy to podwójnie, ja i nasza pracownica, więc było to różnie, ponieważ ja nic nie widziałam, pracownica widziała. Mamy informację od zaprzyjaźnionego biura księgowego, że działa. Tak, więc te rzeczy działają w zależności od tego, kto i w jaki sposób się zaloguje i będzie działał, to będzie tak. Czyli dobrze, czyli wiemy, kogo to dotyczy, tak? No, pracodawców. Pracodawców, czyli dotyczy to pracodawców, czyli pracodawcy składają te wnioski do Urzędu Skarbowego. I teraz pytanie, za jaki okres czasu te wnioski są procesowane, żeby też tutaj chcielibyśmy powiedzieć, aby to było także czytelne z Waszej strony, żeby nie było, że a bo ja teraz potrzebuję pieniędzy. Za jaki okres czasu ten wniosek można składać i klejmować, dostać pieniądze? Ponieważ payroll różnoraki sposób jest robiony. Niektórzy dostają swoje wynagrodzenie w tygodniówkach, niektórzy raz na dwa tygodnie, co jest z rzadkością, ale jest. Niektórzy z nas, z naszych pracowników dostają wynagrodzenia miesięczne, więc w momencie, kiedy ten payroll jest procesowany, kończy się miesiąc obrachunkowy i dopiero wtedy, czy niezależnie czy to jest tygodniowo, czy miesięcznie są robione payslipy, dopiero wtedy wysyłany jest submission do urzędu, czyli ten RTI, Real Time Information, jest submitowany do urzędu. I tak naprawdę dopiero po zrobieniu tego submission jesteśmy w stanie klejmować te 80%. Więc w chwili obecnej możemy zrobić marzec, który się zakończył od momentu powstania tego skimu, od momentu, kiedy wypuściliśmy pracowników na czas oczekiwania, tak, do końca marca. Równie dobrze możemy poczekać do końca kwietnia, jeżeli payslipy jeszcze nie są przeprocesowane i zrobić to ten claim za dwa miesiące naraz.
Można prawdopodobnie robić go troszeczkę wcześniej niż payslipy, ale tu bym w to aż tak mocno nie wierzyła i nie wgłębiała się z różnych przyczyn. Może się to księgowemu, osobie, która robi payroll, po prostu już w pewnym momencie pogubić i namieszać, więc robienie wniosku na, jak to się wymawia, furlough. Do urzędu i później procesowanie payslipów, najlepiej, żeby było zrobione po kolei payslipy i wniosek i RTI razem. Więc myślę, że niektórzy z naszych klientów będą pytać już automatycznie, żeby zrobić im marcowy claim i za parę dni kwietniowy. Jest obietnica z Urzędu Skarbowego, że w momencie zawnioskowania pieniądze na koncie klientów znajdą się w okresie 6 dni, więc no, trzeba w to wierzyć i jedyną rzeczą, którą my musimy i tak naprawdę nasi klienci uzgadniać jeszcze, na jakie konto mają iść te pieniądze. Różne są sytuacje, klient zmienia rachunek bankowy, tak, ma zablokowany, chciałby gdzie indziej te pieniądze otrzymać, więc tak naprawdę za każdym razem powinna być jakby zgoda. Informacja dokładnie z waszej strony, więc słuchajcie, żeby też tutaj nie boksować się mailami, jeżeli macie tego typu sytuacje, to po prostu wyślijcie raz jeszcze, nie wiem, do swoich księgowych swoje dane, adres rachunku bankowego, informacje dotyczące tego furlough, to na pewno przyspieszy ten proces, żebyśmy nie odbijali sobie maila w to i z powrotem, chcę na to konto, może na inne, zmieniłem, nie podałem i tak dalej, i tak dalej. Czy to furlough będzie płacone na konta, które nie są kontami UK? Nie, tylko i wyłącznie właśnie, na konta. Właśnie, więc UK. W tym przypadku, jeżeli załóżmy są sytuacje, że są firmy różne, które nie działają na terenie UK, czy firma jest na terenie UK, natomiast właścicieli konta są to firmy, nie wiem, internetowe, które gdzieś działają, jak to się mówi, w chmurze i nie posiadają takiego numeru konta angielskiego, no to w tym przypadku niestety te pieniądze nie będą mogły wam być zwrócone. One tylko i wyłącznie trafiają na konta w Wielkiej Brytanii, na angielskie, na angielskie konta. Dobrze, co jeszcze mamy do dodania? Jakie właśnie dane są potrzebne, bo tutaj miałeś wypisane raz jeszcze, żeby podsumować. Co potrzebujemy od... Istnieją dwie możliwości składania tych wniosków. Klient robi to sam dla siebie. Myślę, że 99% klientów nie zdecyduje się na ten krok, jednak są tam różne przeliczenia. Oczywiście te instrukcje też są na stronach Urzędu Skarbowego, więc jeżeli ktoś czuje się na siłach, to oczywiście my nie możemy powiedzieć, nie możesz. Albo robić to poprzez agenta, czyli poprzez swoje biuro księgowe. Więc tak naprawdę biuro księgowe posiada wszystkie informacje, które są potrzebne odnośnie klejmowania tych środków. Jedyną rzeczą, którą musi uzgodnić z klientem, to jeszcze potwierdzić konto bankowe. No my tak będziemy robić. Jeżeli klient chciałby to robić sam, no to wtedy będzie musiał posiadać kilka informacji i ja tutaj może z instrukcji z Urzędu Skarbowego przeczytam. Ilość pracowników, którzy zostali przesłani na ten czas oczekiwania, daty, od kiedy, no my też te informacje potrzebujemy, ale to w dziale payroll one na pewno będą, daty, od kiedy pracownicy byli przesłani na tego holidaya przymusowego, od kiedy do kiedy, odnośnie dane odnośnie pracowników, czyli National Insurance Number, imię i nazwisko, numery payrolla, które są oczywiście w posiadaniu biura księgowego, to na pewno każdy klient też je ma, ponieważ dostaje IP30. Dokładnie, dostaje IP30, IP60. Więc te dane tam są. Aczkolwiek no też to jest tak, że nie zawsze możecie pamiętać czy wiedzieć, które te dane tak są, więc warto jest również uzgodnić z biurem księgowym, jeżeli chcecie robić to samemu, odnośnie numerów PIY, ewentualnie dać to zlecenie do biura księgowego. Uh-huh. Do tego potrzebny jest, w zależności od tego, no, jaki status prawny ma ten klient, czy to jest firma LTD, czy to jest osoba samozatrudniona, znaczy prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, czyli tak naprawdę ten sole trader, który też może zatrudniać pracowników, więc w tym przypadku będzie potrzebny UTR firmy bądź osoby fizycznej
I jeżeli to będzie też LTD, to wtedy numer z Companies House. Więc pamiętajcie o tym, żeby też odgrzebać wszystkie swoje numery UTR, przypomnieć sobie wszystkie numery i wszystkie rzeczy, które są związane i powiązane bezpośrednio z firmą, ponieważ pamiętajcie, że Urząd Skarbowy nie będzie Was rozpoznawał na podstawie nazwy, bo nazwę zawsze można zmienić, nazwa mogła być błędnie wpisana, czy mogą być bardzo podobne nazwy, że Urząd Skarbowy nas będzie rozpoznawał po numerze PIY, po numerze UTR i po numerze w przypadku firmy Limited Company po numerze Incorporation. Więc to są numery, po których nas urząd widzi, on nie widzi, czy to jest firma Kubuś, Pubuś i tak dalej, tylko wyłącznie widzą nas po numerach. Więc jeżeli podacie prawidłowe numery, to nie będzie problemu, że ten wniosek nie przejdzie, czy będzie mieć jakieś pytanie. Pamiętajcie o tym zawsze, że im więcej, jakby nie tyle im więcej, im te dane zawsze będą spójne z tym, co było robione w przeszłości, to nie będzie kłopotu, bo może się tak zdarzyć, że ktoś zrobił gdzieś jakiś błąd w międzyczasie i tak dalej, że ten wniosek utknie, ponieważ jeżeli my dzisiaj składamy wniosek na dane B, a na samym początku składaliśmy dane A i one będą się lekko właśnie gdzieś tam różniły, to będą weryfikować w większości komputery. Dla komputera te zmiany będą mówiły, że to jest dwóch różnych klientów i wniosek może utknąć. Wam się będzie wydawało, że ten wniosek przeszedł, a mogła być popełniona literówka, mógł być zrobiony jakikolwiek inny błąd, więc zawsze pamiętajcie, jest to naprawdę bardzo istotne, żeby zawsze mieć zweryfikowane dane. Więc dla wszystkich osób, które mają to wszystko zweryfikowane, które zawsze wszystkie dane podawały na czas i nigdy się z tym gdzieś tam nie chowały, nie będzie problemu. Ci, którzy o tym zapominali, którzy mieli z tym kłopoty, no to w tym momencie tu może się ten proces po prostu przedłużyć, żeby te wszystkie dane zweryfikować. Jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj nadmienić, a mianowicie oczywiście, tak jak wspominałem, mamy dosyć sporo telefonów od klientów i maili dotyczących tego schematu. Jeśli chodzi o firmę SNCant, my wysyłamy maile do wszystkich klientów, więc sprawdzajcie, wszyscy, którzy są klientami firmy SNCant, bardzo proszę sprawdzajcie wasze skrzynki mailowe, wysyłamy newsletter, wysyłamy do was również mail. Mail poszedł w dniu wczorajszym odnośnie tego systemu, natomiast otrzymujemy od was telefony, że twierdzicie, że się nie opiekujemy. Robimy live'y, wysyłamy maile, więc naprawdę proszę was, sprawdzajcie maile, zanim zadzwonicie, ponieważ nie jesteśmy w stanie obsłużyć nagle w jednym czasie 300, 400 czy 500 telefonów jednego dnia. To jest niemożliwe, żebyście się też nie czuli pokrzywdzeni, że was, nie wiem, nie odbieramy telefonów czy się nie zajmujemy. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. My robimy wszystko, wysyłając do was jak największe liczby informacji, ale sprawdzaliśmy na newsletterze, 22% osób tylko otwiera maile, więc 80% klientów nie otwiera i nie sprawdza maili z informacjami, które my piszemy do klientów, a potem, żeby nie było problemów. Chciałabym wrócić jeszcze do tych danych, które są potrzebne. Oczywiście dodatkowo do tego, co wymieniłam, potrzebny jest adres i nazwa organizacji, która jest naszą firmą, tak? Tak. I słuchajcie, z tego co Urząd Skarbowy tutaj jeszcze wypisuje, jest informacja, że nie dostaniemy, jeżeli ktoś próbuje to robić sam, tak samo i my, jeżeli robimy dla klienta to nie dostajemy potwierdzenia mailowo, że jest to złożone, więc przed naciśnięciem tak jakby final guzika, że wysłać to do urzędu, na pewno musimy sobie robić zrzuty z ekranu, zapisywać to, co było. Później prawdopodobnie po końcowym wysłaniu na pewno jest jakiś numer claima, który jest nadawany przez system i to też proponuję zapisać. My też oczywiście będziemy to zapisywać. Później, gdyby coś się rozsypało, a wiadomo, że ten system dla Urzędu Skarbowego jest też nowy, nie tylko dla nas, no to mamy jakiś numer, pod który możemy się odwoływać, że to było zrobione pod tym numerem i wtedy pytać się Urzędu Skarbowego, co się z tym dzieje, gdzie to jest, bo
no, system jest nowy dla nich, dla nas, a potwierdzenie mailem na pewno nie przychodzi z tych informacji, które otrzymaliśmy. Dokładnie, więc jak sami tu już widzicie, no nie jest to idealne, więc, zapowiedziała, tak, jest to nowe, też może wszystko się wydarzyć, że system przestanie działać jutro, bo ktoś czegoś nie przewidział. Tego przede też nie wiemy. Przede wszystkim ten proces składania wniosków jest może niekoniecznie jakiś skomplikowany. Po pierwsze jest nowy, po drugie to wszystko trzeba robić ręcznie, więc nie ma problemu, jeżeli pracownik był na okresie oczekiwania przez pełen miesiąc, to wtedy jest łatwo do wyliczenia, ale jeżeli był dwa tygodnie w domu albo dwa tygodnie, trzy dni w domu i później reszta był w pracy bądź odwrotnie, to to wszystko trzeba ręcznie policzyć, przeliczyć. Tak samo składki National Insurance, czy też jeżeli jeszcze pracownik korzysta z pension, to wszystko trzeba ręcznie poobliczać. Okej, jeżeli ktoś to robi, to wie, co ma zrobić. Jeżeli to jest nowa osoba, tak jakby na przykład pracodawca chciałby sam to zrobić, myślę, że się pogubi, dlatego uważam, że nie powinni pracodawcy sami tego robić, no chyba, że mają taką wiedzę, no to oczywiście. Więc ja ze swojej strony chciałabym prosić tylko o to, żeby dać nam chwilę na to, żebyśmy się zapoznali ten system i może go też trochę polubili. Ja nie wiem, jak on do końca wygląda wewnątrz, bo nie udało mi się zalogować. Pracownica mówiła, że tak, więc no będziemy liczyć na to, że wszystko gra, ale będzie to na pewno na początku trochę trwało, zanim nabierzemy to flow, żeby to po prostu zrobić, ponieważ no, to jest tak jak ze wszystkim, musimy tą czynność powtarzać wielokrotnie. Dobrze, chciałbym zobaczyć, bo jest tutaj kilka pytań. Agnieszka się pyta, że ma trochę inne pytanie, że pracuje w biurze, czy firma może mnie przenieść do pracy w magazynie. Tak naprawdę, jeśli o to chodzi i nie ma pracy, no to firma prawdopodobnie może ciebie przenieść na inne stanowisko po to, żeby tobie zapewnić pracę. Inaczej ciebie po prostu może, nie wiem, wysłać do domu, ale pamiętaj, tego typu zachowania dla pracodawców zawsze pokazują, że pracownik nie do końca chce być związany z firmą, więc jeśli dojdzie do zwolnień, to możesz być na liście jako jedna z pierwszych. Więc takich rzeczy, jeżeli jest, nie ma pracy na twoim stanowisku, a firma ma pracę w innym miejscu, natomiast to jest dalej w tej samej firmie, raczej taką pracę warto byłoby dalej kontynuować u tego pracodawcy, a nie starać się pokazywać, że ja tylko robię jedną rzecz i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest takie osobiste moje odczucie, więc a tutaj pracodawca zawsze ma prawo ciebie przenieść do innego miejsca. Kamil, czy orientujecie się, czy na początku lockdown pracownik otrzymuje list od pracodawcy, że ma wolne? Natomiast tak, to jeśli chodzi o to jakby zwolnienie całe, no to jest też uzależnione od tego, jaka jest sytuacja w firmie i jaka jest sytuacja na rynku, ponieważ ta sytuacja się tak dynamicznie zmienia, więc tutaj to furlough jest po to tylko, żeby pracodawca miał troszeczkę łatwiej i nie musiał bankrutować czy zwalniać pracownika, tak, i pracownik iść na job seek and allowance czy zostać bezrobotną osobą, że pracownik tak jakby nie wykonuje czynności pracy, dostaje 80% swojego wynagrodzenia, natomiast ma jakby dużo łatwiejszą szansę do powrotu z powrotem do firmy. Więc to jest takie, że możemy wysłać pracownika na dwa tygodnie, na nie. Całą istotą tego furlough jest wysłanie pracownika do domu, ale to musi być minimum 3 tygodnie. A tak. Więc jeżeli tutaj, tak jak Kamil pisze, że po tygodniu wraca, no to ja uważam, że wtedy pracownikowi nie 80%, tylko trzeba się dogadać z pracodawcą, ponieważ no pracownik oczywiście nie wykonywał pracy, ale nie był ze swojego powodu w tym domu, tylko pracodawca mu taki list dał. Więc teraz myślę, Kamil, że to trzeba się z pracodawcą już dogadać, czy oni zapłacą po tygodniu 100%, czy dalej 80%. No i decyzją rządu ten holiday domowy to jest minimum 3 tygodnie, więc no myślę, że musisz rozmawiać z firmą. No tutaj widzę, że Adam napisał właśnie, to jest jakby odpowiedź już na Kamila pytanie, Adam, wysłanie i odesłanie, więc to w tym przypadku
to właśnie ten okres 3-tygodniowy, czyli to nie jest tak właśnie tak to, co Iza potwierdziła, że sobie robimy tydzień na tydzień, tylko okres 3-tygodniowy. Firma może zdecydować, że nie 100% pracowników idzie na tego tak. holidaya domowego, tylko kilku na przykład. I to pracodawca decyduje, kto idzie, a kto nie, a kto powinien zostać w pracy. Mieliśmy też na początku takie informacje, że pracownik mówi, ale ja chcę, no ale to tak, nie to, pracownik to właśnie, decyduje, to też jest kolejna nie? rzecz. Nie decyduje o tym pracownik, tylko decyduje o tym pracodawca. Czy wysyła kogoś do, na wolne, czy nie. Tak naprawdę to jest pomoc dla pracodawców, żeby dla pracodawców i z drugiej strony dla rządu też, bo zwróćcie uwagę, że teraz cała ta armia ludzi musiałaby się, których byśmy chcieli zwolnić, była zwalniana, musiałaby się przeprocesować w urzędach pracy i tak dalej, potem ewentualnie wracać. Więc to jest tak, że jest to cały czas także żywa i coś nowego, tak? Więc tu w tym momencie. Mamy tutaj następne pytanie od Adama, czy pracownik na podstawie agencyjny. Zero hours może podejmować inną pracę, niezależnie kto. To nie ma znaczenia, czy to jest zero hours, czy to jest agencyjny. Jeżeli ktoś został wysłany do domu na tego holidaya grupowego, a znajdzie okazję, żeby iść gdzieś do innej pracy, czy dorobić, czy pracować, jakkolwiek to zwał, może. Jedyną rzeczą, którą musi zrobić, to musi tego drugiego pracodawcę, tego nowego pracodawcę poinformować o tym, że jest właśnie w tej chwili na tym furlough z poprzedniego zakładu pracy. I to wszystko. Nie ma zakazu, że ktoś ma już wynagrodzenie w 80% i jeszcze dodatkowo dorabia. No brawo ty, jeśli umiesz znaleźć tak? dodatkową pracę. Tu mamy od Gosi, a co z firmą Limited? Firma Limited, jeżeli jesteś w firmie Limited zatrudniona, masz prawo zrobić sama siebie furlough, czyli jakby zwolnić z obowiązków z pracy i aplikować również o ten schemat pod warunkiem, że jesteś w firmie zatrudniona, ponieważ bardzo często widzimy, że w niektórych biurach, czy akurat były takie, a nie inne sytuacje, że ktoś przychodził, otwierał firmę Limited Company, a pracował w miejscu A, przestał tam pracować, natomiast nie poinformował biura księgowego bądź zapomniał o tym, żeby zatrudnić siebie we własnej firmie jako dyrektora, no to tu w tym przypadku nie będzie pomocy, więc musimy pamiętać o tym, żeby być zawsze gdzieś w jakimś jednym miejscu zatrudnionym, albo u kogoś i mieć firmę Limited, albo być we własnej firmie zatrudnionym i w tym momencie no składam. Gorzej, jeśli są to nowe firmy, które dopiero zostały założone i wnioski na payroll zostały wysłane do urzędu i nie zawsze te numery zdążyły przyjść, żeby można było zrobić komuś payslipy. Urząd Skarbowy najpierw wysłał informację, że będzie to robione na podstawie listy pracowników, którzy byli na 28 lutego w firmie. Później zostało to zmienione, że do 19 marca. Tak. Ale 19 marca, jeżeli ktoś miał robione payslipy miesięczne, i zacznie to się od marca, to nie zdąży do 19 marca być już na liście pracowników znajdujących się w urzędzie skarbowym. Chyba że payslipy zostały zrobione, powiedzmy, strzelam 18, bo tak może być. Dokładnie, tak? Natomiast jakby jeżeli payslipy są robione na koniec miesiąca, no to i to było za miesiąc marzec, to nie zdążyliśmy i wtedy pracodawca no niestety nie może klejmować tych środków z Urzędu Skarbowego. Jeżeli były payslipy tygodniowe, no to co innego, nie? Dokładnie. Tutaj Rosa się pyta odnośnie samozatrudnionych. Jeśli chodzi o samozatrudnionych, my tutaj mówimy o osobach, które mają zatrudnionych pracowników dla przedsiębiorców, to mówimy o tym, ponieważ dzisiaj wystartowała możliwość składania wniosków, gdzie od momentu złożenia wniosku czy jakby aplikacji po około 6 dniach pieniądze powinny znajdować się na kontach przedsiębiorców. Też będziemy to sprawdzać, czy faktycznie tak się wydarzyło. Tak? Jeszcze nie było pierwszego przypadku, że ktoś jakby dostał z tego tytułu pieniędzy, więc będziemy o tym informować. Natomiast jeśli chodzi o osoby samozatrudnione, to tylko taki szybki update. Osoby samozatrudnione to Urząd Skarbowy, z tego co kojarzę, będzie dokładnie się kontaktował z osobami samozatrudnionymi i będzie na podstawie ich trzyletniego wynagrodzenia, jakby trzyletnich dochodów z firmy, będzie decydował o tym, jaka wysokość pomocy będzie się należała dla
danych tych osób. Więc w tym przypadku osoby samozatrudnione. Ale to będzie dopiero na początku czerwca. Dokładnie, będzie to dopiero na początku czerwca, natomiast osoby samozatrudnione nie muszą wykonywać żadnych czynności, składać żadnych wniosków, mogą się aplikować o Universal Credit, natomiast o inne rzeczy nie. Tutaj odnośnie pracowników agencyjnych jest zamknięta, pracownik poprosił. Znaczy tak, Ewa, jeśli chodzi o dokument P60, dokument P60 mówi o tym, że rozpoczęłaś pracę w danej firmie A, zakładam, 28 marca i kontynuowałaś tą pracę poprzez dzień 6 kwietnia, czyli po 6 kwietniu dalej pracujesz, czyli na dzień 5 kwietnia byłaś pracownikiem firmy i ci się należy dokument P60. Jeżeli zostałaś zwolniona wcześniej, czy się dana osoba zwolniła wcześniej, wtedy należy się dokument P45, który pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi. Nie może być sytuacji, że pracodawca nie przekazał dokumentu P45 czy dokumentu P60. Te dokumenty są tak jakby obligatoryjnie dla pracodawców. Jacek Kosior, jeśli self-employed ma małe dochody, bo dużo kosztów, no to w tym momencie na małe dochody, jak miał małe dochody, to dostanie mało pieniędzy z urzędu, bo się w tym momencie 80% od małych dochodów to jest 80% małych dochodów, tak? Czyli jeżeli mieliśmy małe dochody, no to w tym momencie, no to jeżeli firma miała dużo kosztów, ja zawsze tu powtarzam, dla osób, które prowadzą działalność i mają dużo kosztów i nie zarabiają, prosta rzecz, po co prowadzić działalność? Działalność ma przynosić dochody, a nie być tylko maszynką do tego, żeby... No z Urzędu Skarbowego nie możemy klejmować kosztów, tylko... To nie ten, więc tutaj Jacek, Urząd Skarbowy bazuje na dochodach firmy, a nie na tym, czy mamy dużo kosztów, czy mało kosztów. Bazuje tylko i wyłącznie na tym. Ewa, jeśli pracownik nie otrzymał P45, pytać się do agencji. To jest jedyna rzecz. Tak. Nie może być, że agencja nie ma takiego dokumentu i nie może wydać. Musi wydać. No jest to natomiast powiem szczerze, sytuacja. Dokładnie powiem szczerze, że jest bardzo dużo agencji, które mają to gdzieś, więc jedyne co to możemy powiedzieć, bardzo niedobra agencja i to wszystko. Tak? Nie ma jakby możliwości tego zgłoszenia, ale możemy zadzwonić do Urzędu Skarbowego, co jest mega trudne na dzień dzisiejszy, ponieważ linie telefoniczne Urzędu Skarbowego są bardzo przeciążone i przez to niestety można zadzwonić, mówię, do urzędu i poprosić o to, żeby otrzymać informacje, gdzie się pracowało ze wszystkimi danymi. Okej, dobra. O Jacek, no tak. Trzeba. Jacek, ale o jaki bill z tobie chodzi? Bo to, że załóżmy zarobiłeś rok temu pieniądze i miałeś do zapłaty podatek, no to zarobiłeś kiedyś. My mówimy o sytuacji, która jest teraz, że teraz przestałeś zarabiać pieniądze, natomiast kiedyś zarobiłeś i te pieniądze na podatek powinieneś mieć odłożone. Więc to nie jest tak. Natomiast oczywiście jest przez tą sytuację z koronawirusem wstrzymane teraz płacenie podatków, a mianowicie podatek VAT możemy nie płacić do Urzędu Skarbowego, ale musimy go zapłacić do końca roku finansowego, a jeśli chodzi o osoby, które mają zapłacić drugą część tego tak zwanego payment on account, czyli payment in advance do Urzędu Skarbowego z tytułu self-assessment, co płatność ma nastąpić w dniu 30 do 31 lipca, tą płatność należy zrobić do 31 stycznia. Więc ona nie znika, ale jest przesunięta tylko i wyłącznie w czasie. Rozpocząłem pracę 3.03, mam payslip pierwszy wysłany, który jest pusty. OK, no to jeżeli był payslip zrobiony, to za co w tym momencie był on zrobiony? Jeżeli był zrobiony payslip, a zacząłeś pracę, to albo nie było żadnych godzin, więc nie rozumiem, jak może być payslip pusty. Ale zobacz, no chyba, że Rafał coś się pomylił. Zaczął pracę 3 marca, a payslip z datą 2 marca. Właśnie. No to payslip z datą przed. To jak ja dzisiaj chyba, wiem, że jutro kogoś zatrudnię. Ale słuchaj, chyba, że tu pracodawca chciał umieścić pracownika na liście w Urzędzie Skarbowym. No chyba, że to była jedyna, tak, jedyna rzecz. I później i w następnym tygodniu jest już na liście płac. I wtedy będzie pracodawca mógł sobie klejmować te 80%, tak? Mm-hmm. No właśnie, więc tutaj prawdopodobnie tak, więc tu będzie bazowane, no tak jak mówię, no to jest na tyle świeże i nowe, więc
Teraz składamy jeszcze raz dla podsumowania. Czyli tak naprawdę dla Rafała to pracodawca zrobił dobry, tak, dobry unik, ponieważ pokazał w Urzędzie Skarbowym, że jesteś już na liście płac i w tym momencie to, co zarobisz za miesiąc, będzie mógł sobie z urzędu po prostu odzyskać w tej wysokości 80%. Dokładnie. Słuchajcie, tak naprawdę to jest tutaj, to nie tylko dotyczy firm, które są to firmy limited company, które mają zatrudnionych pracowników, to dotyczy wszystkich firm w UK, które mają pracowników. Czy to będzie firma Sole Trader, Partnership, LLP, Limited Company, nie jest to istotne, to jest, dotyczy wszystkich firm, które mają pracowników, którzy ci pracownicy zostali puszczeni na to furlough z tytułu, że firma nie ma dla nich na daną chwilę pracy. Słuchajcie, więc jeśli macie jeszcze jakieś dalsze pytania, prosimy o umieszczanie tych pytań. Więc postaramy się na nie odpowiedzieć. Jeżeli te pytania się pojawią po naszym live'ie, to będziemy starali się odpowiadać je w komentarzach, w odpowiedzi na wasze komentarze. Będziemy również wdzięczni za lajki, komentarze, również jesteśmy wdzięczni i za udostępnienie tego wideo na waszych profilach czy na grupach, którymi zarządzacie. Więc raz jeszcze podsumowanie. Tak. Od dzisiaj można składać wnioski na to, aby ubiegać się o 80% dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników, którzy zostali zrobieni furlough. Tak? Tak. Dokładnie. Bardzo istotna rzecz kolejna, o której trzeba pamiętać, musi być konto bankowe UK. Musi być konto bankowe UK. Tak. No, ja mam taką małą sugestię dla pracodawców. Dajcie to zrobić księgowemu. Sami się zagrzebiecie, a na dodatek co chwilę będziecie dzwonić do księgowego, co tu zrobić. Więc myślę, że będzie lepiej, jeżeli księgowy sam to zrobi. Tylko tyle, bądźcie w kontakcie z księgowym. Przekażcie wszystkie dane, o które prosi. I czekajcie na pieniądze. Księgowy prawdopodobnie poinformuje, że tak zostało zrobione i czekamy, tak? 6 dni na otrzymanie środków, więc no musicie sprawdzać swoje. Dokładnie, konto. Sprawdzać konto, natomiast to jest 6 dni. Teraz nie ma jakby ostatecznej decyzji. Znaczy 6 dni roboczych. 6 dni roboczych, to po pierwsze. Po drugie, może się okazać, że wniosek zostanie złożony dzisiaj, a nie wiadomo, kiedy on zostanie, nie wiem, przeprocesowany czy zaakceptowany przez Urząd Skarbowy. Nie, myślę, że te 6 dni to jest właśnie po to. Więc tu prawdopodobnie jest to ten okres czasu. Czy to przyjdzie w 7 czy w 8, nie róbcie z tego tytułu też tragedii, żeby zabombardować i zadzwonić co 5 minut i się pytać, jakie to są, nie wiem, wynagrodzenie, czy gdzie są moje pieniądze, bo tak jak mówię, jest to dla nas wszystkich zupełnie, zupełnie nowa rzecz. I kolejna właśnie rzecz, to co Iza powiedziała, jeżeli nie jesteście pewni, a chcecie narobić sobie kłopotu, to pamiętajcie, że odkręcenie kłopotu jest zawsze dużo bardziej kosztowne niż zrobienie tego po raz pierwszy, a dobrze, czy na spokojnie, a dobrze. Więc pamiętajcie o tym, że też i urzędy skarbowe, i biura księgowe, wszyscy mają jakąś pewne możliwości co do tego, aby przeprocesować jakąś część wniosków. Więc tutaj to też, żeby nie było, że mamy wymagania, ponieważ no bardzo często się spotykamy z tym, że ludzie, no, którzy siedzą w domach, mają czas i wymagania, natomiast my jako biura księgowe, powiem wam tak, że od momentu, kiedy się cała sytuacja zrobiła no niefajna na rynku, my mamy pracy o prawie 60% więcej. To nie tylko my jako właściciele, ale i nasi pracownicy. Więc to, że wy nie macie pracy, to nie oznacza, że my nie mamy. My mamy jej dużo, dużo więcej. No i niestety nie jesteśmy w stanie odpowiadać na wszystkie maile czy telefony. Natomiast raz jeszcze tutaj jest apel do wszystkich klientów firmy SNK, jeżeli nas oglądają. Proszę, sprawdzajcie swoje skrzynki mailowe. My wysyłamy do was instrukcje, informacje, natomiast z danych z newslettera wiemy, że tylko 20 parę procent, dokładnie 22% klientów otwiera i czyta nasze listy, nasze maile. Więc naprawdę apel, patrzcie i sprawdzajcie swoją korespondencję, żebyśmy nie mieli sytuacji, że wy chcecie i dzwonicie do nas, bo niczego nie dostaliśmy, bo biuro was nie poinformowało. Biuro was informuje, wy nie czytacie. Więc... No na pewno jest sytuacja nowa dla każdego, tak. Nikt wcześniej takiego nie dokładnie. Więc no musimy się uzbroić w cierpliwość, w wyrozumiałość. Jeżeli macie problemy, już tutaj klienci nasi,
jeżeli ktoś z Państwa ma problem z kontaktem z nami, ponieważ biuro jest zamknięte, my fizycznie tutaj pracownicy nie siedzimy, ale jesteśmy na mailach, więc... Jesteśmy na mailach, tak. Jesteśmy na telefonach i też nie mamy możliwości, jeżeli zobaczcie, jest jeden telefon średnio z klientem, żeby wytłumaczyć, to jest między 20 a 25 minut. Mamy do obdzwonienia prawie 1000 klientów, nie jesteśmy fizycznie w stanie tego praktycznie zrobić w miesiąc czasu. Natomiast klienci cały czas chcą, żebyśmy obdzwonili każdego. Nie ma takiej szansy zadzwonić do każdego i mu wytłumaczyć, bo jeden będzie 20 minut, a drugi będzie potrzebował troszeczkę więcej czasu. Dlatego nie dzwonimy do klientów, ponieważ no, fizycznie nie bylibyśmy w stanie. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Przejrzę jeszcze później komentarze, ale tak jak mówię, będziemy wdzięczni za udostępnienie tego live'a. Jeżeli będą jakieś zmiany, jeżeli będziemy mieli więcej informacji, będziemy informować. Zapraszamy również na nasze social media, aby sprawdzić nas na Facebooku, gdzie informujemy cały czas. Pamiętajcie, godzina 7:55. Podajemy cały czas informacje związane z tym, co się dzieje. Ja również dodatkowo wklejam dla osób, które byłyby zainteresowane, żeby pooglądać nas na YouTubie. Chciałbym wrzucić informacje o naszym YouTubie. Tutaj, jaki to był właśnie ten hashtag, zaraz również dodamy hashtag naszego fanpage'a. Więc tych informacji staramy się jak najwięcej udostępniać i jest gdzie szukać. To nie jest tak, że nie macie możliwości, żeby nas nie znaleźć, więc tutaj jest tego dosyć duże. Alicja, witamy Alicję. Jeżeli pracownik wykonuje zmienną liczbę godzin miesięcznie, czy to bierze się średnią wysokość wypłat? Tak, to w ten sposób działa, Alicja. Więc no, Alicja, akurat wiem, że ty sama sobie to będziesz chciała składać, więc to jest na pewno informacja dla ciebie, tak. Więc jeśli to chcesz zrobić, to jak najbardziej. I tutaj zaraz właśnie, jak wpiszecie tego, niestety... Hashtag 755 SN News. Tak, już zaraz to staram się go... No niestety nie da rady. No teraz miałeś. To było jak? Hashtag 755 SN. Więc proszę, śledźcie ten hashtag, ponieważ tam będziemy podawali. Jak się już skończyły informacje dotyczące koronawirusa, będziemy cały czas podawać informacje związane z księgowością, z biznesem, więc chcielibyśmy wprowadzić codzienną taką dawkę informacji na godzinę 7:55, zawsze na kanale SN Accounts. Jesteście w stanie o czymś się dowiedzieć, a wpisując ten hashtag, to wyskakuje Wam automatycznie informacje zbiorcze, które możecie gdzieś prześledzić i potem zobaczyć, jak to wygląda. Również zapraszam na naszą stronę, gdzie cały czas piszemy artykuły, które dotyczą bieżącej sytuacji i nie tylko, więc również zapraszamy do nas. Słuchajcie, raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy za Waszą obecność. Mamy nadzieję, że te informacje Wam pomogły. Miało być 15 minut, widzę 37 się zrobiło. Pan dyrektor Flow dostał. Jasne, to fajnie. To pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia.